Srebrne miasto. Właśnie takim został okrzyknięty Olkus. Fenicjanie przybyli w te odległe od ich ojczyzny strony, prawdopodobnie podróżując w poszukiwaniu skarbów i szybko przekonali się, że znaleźli dokładnie to, czego szukali. Pokłady rud ołowiu zawierające sporo srebra. A to był dopiero początek historii tutejszego górnictwa i hutnictwa kruszcowego. Zapraszam serdecznie na podróż przez miasto i gminę Olkusz. W mieście znaleźć można aż 5 unikatowych muzeów, ciekawych rozwiązań architektonicznych oraz niezwykłe podziemne skarby, a nawet jedne z najstarszych organów w Polsce. Warto odwiedzić Olkusz i poznać jego ciekawą historię oraz zabytki. Wizyta w tym miejscu to także doskonała okazja, aby wypocząć w otaczającej miasto krainie lasów, skał i zamków, a także dobry sposób na wsparcie lokalnej turystyki. Skoro znajdujemy się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, obowiązkowym punktem wycieczki będzie jedno z Orlich Gniazd. Zamek w Rapsztynie to dumna i intrygująca warownia, górująca nad całą okolicą. Aktualnie kompleks składa się z zamku górnego, średniego oraz pałacu z przełomu XVI i XVII wieku. Zrekonstruowane ruiny zapraszają wszystkich turystów w swoje gościnne progi. Ze szczytu widokowej wieży zobaczyć można odległą panoramę okolicy, a niekiedy, mając szczęście, spotkacie tam również rycerza. Na terenie zamku często organizowane są bowiem rekonstrukcje historyczne. O wszelkie rozrywki od 1990 roku dba opiekun tego miejsca, czyli Miejski Ośrodek Kultury. W pobliżu parkingu u podnóża zamku w Rapsztynie warto odwiedzić chatę Kocjana. To drewniany dom rodzinny Antoniego Kocjana, który był konstruktorem oraz działaczem w czasie I i II wojny światowej. Spośród 1400 szybowców zbudowanych w Polsce w latach 30. połowa to jego konstrukcje. O Kocjanie mówi się, że jest człowiekiem, który wygrał wojnę. Jako szef referatu lotniczego wywiadu ZWZ-AK sprawił, że alianci zbombardowali fabrykę rakiet na wyspie Uznam, co znacząco opóźniło produkcję broni V1 i V2. Początki zamku sięgają XIII wieku i zapewne w tym okresie powstała także wieś u jego podnóża. Dziś Rapsztyn wraz z 18 pobliskimi wioskami należą do gminy Olkusz. Każda z nich kryje w sobie ciekawe historie i piękne tereny. Wzmianki o najstarszym terenie, czyli Bogucinie Małym, pochodzą już z 1225 roku. Warto również zaznaczyć, że to na terenie tej miejscowości 2 czerwca 1273 roku wojska księcia Bolesława Wstydliwego stoczyły zwycięską walkę o tron krakowski z rycerstwem popierającym Władysława księcia Opolskiego. Warto wybrać się trasą jednego z wyznaczonych w okolicy szlaków turystycznych i poznać takie perełki jak rezerwat Pazurek czy Januszkowa Góra. Pradawne lasy i jurajskie szlaki zachęcają do długich spacerów i rowerowych podróży. W średniowieczu Olkusz należał do najważniejszych i najbogatszych ośrodków Polski. Stąd pochodzili m.in. Marcin Bylica, astronom, astrolog i lekarz na dworze króla węgierskiego Macieja Korwina, czy znany astronom Marcin Biem, profesor i rektor Akademii Krakowskiej oraz autor projektu reform kalendarza juliańskiego. Zrealizowano tu jedno z największych ówczesnych przedsięwzięć inżynieryjnych. Łącznie wybudowano przeszło 32 km sztolni, a koszt wydrążenia 1 km był równy budowie 15 murowanych kamienic. Bogactwo miasta przyciągało szlachtę i mieszczan inwestujących w miejscowe kopalnie i huty, a od 1579 roku działała tutaj królewska mennica. Olkusz wtedy rozkwitał. Nie trudno się dziwić, że miasto i jego mieszkańcy prędko obrośli legendą. Mówiono, że Olkuszanie są tak bogaci, że nawet małe dzieci bujają się w kołyskach ze szczerego srebra. Spacer po starówce i sercu miasta niewątpliwie przywołuje ducha tamtych czasów. Spacerując wokół pięknego olkuskiego rynku, warto zwrócić uwagę na mury wznoszące się pośrodku. Owe mury to odrestaurowane fragmenty dawnego gotyckiego ratusza. A to, co widać na pierwszy rzut oka, to zaledwie początek. Obowiązkowo należy zajrzeć również do podziemi. Podziemny Olkusz prezentuje dwie wyjątkowe ekspozycje.
Pierwsza znajduje się właśnie w piwnicach XIV-wiecznego ratusza. Spacerując kilka metrów pod ziemią, można zapoznać się z wystawą, która w niezwykły sposób przedstawia historię regionu. O burzliwych dziejach Olkusza możemy dowiedzieć się z prezentacji, która w oparciu o mapę pokazuje rozwój terytorialny miasta i górnictwa na tych terenach, a także przybliża najważniejsze wydarzenia z jego historii. Następnie przenosimy się do Olkusza z czasów największej świetności, czyli końca XVI wieku, i podziwiamy dużą, przestronną makietę miasta z tego okresu. Druga podziemna ekspozycja została wystawiona w piwnicach dawnego kwartału królewskiego, gdzie niegdyś znajdowała się siedziba olkuskich władz górniczych. W całości poświęcona jest górniczym i hutniczym tradycjom miasta, a także mennicy, która działała w tym miejscu na przełomie XVI i XVII wieku. Dużą atrakcją jest przestrzenna makieta pokazująca, jak w ciągu wieków rozwijały się olkuskie kopalnie. Dodatkowo można tu zapoznać się z zabytkowymi maszynami górniczymi czy podziwiać wielobarwne rudy ołowiu i srebra. Znajdziemy tam również część poświęconą metalurgii, gdzie przedstawione są repliki pieców używanych do wytopu ołowiu oraz do wytopu srebra. Na rynku w zabytkowej kamienicy Batorówka znajduje się również Muzeum Regionalne PTTK imienia Antoniego Minkiewicza. To jedno z najstarszych muzeów regionalnych w Polsce. Założone zostało w 1911 roku. Sporo tu interesujących eksponatów mówiących o bogatej historii tego miejsca, o górnictwie kruszcowym, architekturze, ale także życiu codziennym. Wśród bogatych zbiorów muzeum można znaleźć na przykład miecz z przełomu XIII i XIV wieku, zwany katowskim. Według legendy tym mieczem ścięto dwóch olkuskich gwarków, którzy w poszukiwaniu złóż srebra podkopali się pod kościół Najświętszej Maryi Panny przy klasztorze Augustianów. W trakcie podziwiania eksponatów nie zapomnijcie przyjrzeć się uważnie architekturze samego budynku. Uwagę przykuwa m.in. zdobiony strop kamienicy. W małopolskim Olkuszu można dotknąć prawdziwej egzotyki. Muzeum Afrykanistyczne imienia doktora Bogdana Szczygła i Bożeny Szczygieł-Gruszyńskiej oraz kolekcja sztuki i malarstwa Czarnej Afryki imienia rodziny Kubarskich to jedno z największych w Polsce muzeów prezentujących sztukę i kulturę Czarnego Lądu. Przedmioty zgromadzone w salach Olkuskiego Muzeum przybliżają zwiedzającym życie codzienne, kulturę oraz tradycje i wierzenia plemion Afryki Zachodniej i Środkowej. Na tle muzeów afrykanistycznych Olkuskie wyróżnia się autentyzmem zgromadzonych w niej przedmiotów. Zdecydowana większość eksponatów wchodzących w skład muzealnej kolekcji została stworzona w ściśle określonym celu. Towarzyszyły swoim twórcom podczas obrzędów inicjacji bądź też ceremonii pogrzebowych członków danego plemienia. Znajdziemy tu afrykańskie maski, będące symbolem twórczości artystycznej tego kontynentu, malowidła, rzeźby czy instrumenty, ale także przedmioty codziennego użytku, swoje biżuterię czy nawet broń. To miejsce pozwala zanurzyć się w historii i kulturze Afryki. Jak doszło do tego, że tak niezwykła kolekcja znalazła swoje miejsce właśnie tutaj, w Olkuszu? W 1971 roku Bogdan i Bożena Szczygieł podarowali pierwsze eksponaty. Kolejnym wyjątkowym muzeum, które można znaleźć na ziemi olkuskiej, jest Muzeum Twórczości Władysława Wółkowskiego. Ten artysta nie przypadkiem nazywany jest Michałem Aniołem od Wikliny. Władysław Wołkowski najwięcej czasu w swoim życiu poświęcił architekturze wnętrz, opartej na materiałach naturalnych, takich jak właśnie wiklina, trzcina, sznur czy pręt metalowy. Czerpał inspirację z łączenia techniki z przyrodą. Nie znosił monotonii, cywilizacji technicznej oraz standardu produkcji przemysłowej. Dzieła tego prekursora nowoczesnego designu były prezentowane i odznaczane złotym medalem podczas Światowej Wystawy Sztuki i Techniki w 1937 roku w Paryżu. Muzeum stara się uchwycić koncepcję mieszkania poetyckiego,
którą artysta stworzył jako swoją odpowiedź na niewdzięczne otoczenie człowieka, wypełnione postępem techniki i monotonią szarych, banalnych wnętrz. Mieszkanie poetyckie było propozycją pomocy człowiekowi współczesnemu, który wyrwany ze swojego naturalnego środowiska miał coraz mniejszy kontakt z naturą. Wołkowski ten właśnie kontakt chciał przywrócić. Chciał, by człowiek mógł odbierać naturę wszystkimi możliwymi zmysłami, korzystając z mebli wykonanych z naturalnych surowców, posiadając dom ozdobiony zasuszonymi roślinami i tym samym trwając w harmonii stwarzającej złudzenie naturalności. W muzeum podziwiać można prace artystyczne, konstruowane z wikliny, trzciny, drewna oraz sznurka. Są to portrety i pejzaże, wizerunki bóstw słowiańskich czy też pór roku, a także postacie z podań ludowych czy też postacie historyczne i literackie. Szczególny charakter mają strojeńce polskie, czyli kompozycje wykonane ze sznura konopnego na drewnianym lub wiklinowym szkielecie. Warto wspomnieć, że muzeum mieści się w pięknym, zabytkowym, XIX-wiecznym dworku Machnickich i stanowi największy w Polsce zbiór prac tego wyjątkowego artysty. Kolejnym miejscem, którego w Olkuszu nie można przegapić, jest Muzeum Pożarnictwa Ziemi Olkuskiej. Bogactwo hełmów, mundury, fotografie, sztandary, a nawet samochód strażacki z 1942 roku, który nadal działa, stanowią wyposażenie tego muzeum. Ciekawostkami są również kufer Piłsudskiego i cenny XVII-wieczny dzwon alarmowy. Mimo że muzeum jest niewielkie, to po brzegi wypełnione wyjątkowymi eksponatami. Dalej udajemy się, by zobaczyć jedne z najstarszych organów kościelnych w kraju. Ale zacznijmy od początku, bo tutaj o wiele więcej jest warte Waszej uwagi. Olkusz kryje kolejny, do dziś zachowany, bardzo cenny zabytek architektury. Jest to bazylika mniejsza pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła. Stara, gotycka fara o bogatym wystroju wnętrza. Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1317 roku, a jego najstarszą, późnoromańską część, dziś będącą prezbiterium, wybudowano w XIII wieku. Zapisy o istnieniu parafii sięgają 1184 roku. Kościół rozbudowano w stylu gotyckim. Obok świątyni stoi dzwonnica z początku XX wieku, wysoka na 63 metry. Wnętrze jest niemniej imponujące. Wystarczy spojrzeć chociażby na gotycki ołtarz z XV wieku, zwany Poliptykiem Olkuskim. Jeden z czterech takich w całej Polsce. Na jego skrzydłach widać 16 scen przedstawiających życie Jezusa, Matki Bożej i świętej Anny. Autorem obrazów byli znany malarz krakowski Jan Wielki, współpracownik Wita Stwosza oraz Stanisław Stary. W prezbiterium widać drewniane stalie z XVI wieku, a nad nimi fresk, również z wieku XVI. Znajdują się tam również pamiątki górnicze, takie jak odlana z ołowiu chrzcielnica z XVI wieku i wysoki srebrny krzyż. Dar olkuskich górników. Do tego wszystkiego późnorenesansowe organy z 1611 roku, dzieło niemieckiego organomistrza Hansa Humla, które jako jedne z nielicznych w Europie zachowały oryginalny mechanizm i większość swoich piszczałek. Poza obowiązkowym planem podróży, podczas wycieczki przez Olkusz warto po prostu się rozglądać. Łatwo zauważycie tu rozrzucone tu i ówdzie figurki. Jest to srebrny szlak gwarków olkuskich, czyli po prostu górników wydobywających rudy. Figury stanęły w ważnych punktach miasta, m.in. przy baszcie, gotyckim kościele oraz w kilku miejscach na olkuskim rynku. Każda z postaci trudni się innym ważnym zajęciem związanym z miejscem, w którym stoi. Na przykład tam, gdzie istniała dawniej królewska mennica, stoi gwarek wybijający monety. Spacerując z ulotką lub telefonem, można rozwiązywać zagadki, by w nagrodę otrzymać upominek. Po nagrodę można się zgłosić do punktu informacji turystycznej przy ulicy Floriańskiej. Uważne zwiedzanie opłaci ci się również w inny sposób. Znajdziesz klimatyczne ulice, kameralne kawiarnie czy nawet gotycki portal, przeniesiony z nieistniejącego już kościoła Augustianów do jednej z kamienic na rynku. Olkusz kryje w sobie wiele tajemnic, bogatą historię, ciekawą architekturę i wyjątkowe miejsca kultury i sztuki.
Ze względu na liczne muzea oraz atrakcje turystyczne jest to doskonały kierunek dla wszystkich turystów oraz osób poszukujących zatrudnienia w tej branży.